Witam Was serdecznie w świecie Atrok w ten piękny sobotni poranek. A ja tak przy sobocie sobie pomyślałem, że skoro udało już mi się tutaj dotrzeć w trybie przetrwania i jestem w swojej tajnej bazie, warto byłoby to wykorzystać i przeprowadzić pewnego rodzaju eksperyment, pewnego rodzaju przygodę i spróbować przeżyć tutaj jak najdłużej. Wyhodować jedzenie, zadbać o zwierzęta, zbudować im jakiś szałas, zdobyć węgiel, żeby to mięso sobie później upiec i tak generalnie troszkę sobie tutaj pomieszkać. Oczywiście będzie to seria odrębna, bo nie ukrywam, że może tutaj nastąpić pewnego element jakiejś rutyny, znużenia, czy to z waszej, czy to też ze swojej strony, ponieważ będzie to seria, nie ukrywam, delikatnie nudnawa. Ale jeśli lubicie tematy minecraftowe w stylu sadzenia warzyw, dbania o zwierzęta i budowania im jakiejś tam stodoły i pozyskiwanie węgla z pobliskich kopalni, które sobie sami stworzymy, serdecznie Was na tą przygodę zapraszam. Żeby nie przedłużać wstępów, zabieram się do jakiegoś tam pierwszego zadania, które zaraz sobie określę. I chyba pierwszym zadaniem będzie pokonanie tego tutaj szkieletora, który nie wiem dlaczego, pomimo że dzień już trwa w najlepsze, gdzieś tutaj się zabłądził chyba. Nie będziemy tolerować takich rzeczy tutaj na naszej farmie, dlatego od razu takiego osobnika się pozbywam. Zamykam drzwi, żeby mnie tutaj później po powrocie nic nie zaskoczyło. A ja zabieram się do pracy. Mam troszkę mięsa, które mi zostało i mogę je upiec z tego co wiem tutaj w swojej komórce, o ile zadbałem o zapas węgla. Jak widzicie, piec jest, nawet jest tutaj jakiś pieczony kotlet. Niestety nie mam węgla i tego węgla raczej tutaj... O, znalazłem. Tak więc węgla mam, przepraszam, pod dostatkiem. Więc na razie o węgiel nie muszę się w żadnym wypadku martwić. Dlatego od razu piekę sobie całe mięso, które mam. Pożywiam się pysznym schabikiem na śniadanie i zabieram się do pracy. Mam broń, mam zbroję, mam jedzenie, mam węgiel. Tak więc czym się tutaj zająć w pierwszej kolejności? Myślę, że w pierwszej kolejności będę musiał zadbać troszkę o te uprawy, które mam tutaj, bo jak widzicie, nic z nich tutaj mi nie wyrosło. Nie wiem, czym jest to spowodowane, może po prostu z racji tego, że mnie tutaj nie było nigdy, więc też nie miało to jakby szansy ani okazji sobie wyrosnąć, ponieważ te tereny, te obszary były nieaktywne. Na pewno będę chciał się pozbyć tego badziewia. Gdzieś tam zapomniałem o tym w momencie budowania. Na pewno tego drzewa też będę chciał się pozbyć. W tym celu będę musiał zdobyć mnóstwo drewna, żeby zbudować sobie jakieś tam dojście do tego. I myślę, że to może być fajny element początku tej przygody. Drewno. Drewno będę musiał zdobywać sobie stamtąd, a tam dostać będę musiał się drogą wodną. Na szczęście mam łódeczki, więc nie będę musiał się specjalnie jakoś tam moczyć. Też w międzyczasie może wybiorę się do Ocean City, zobaczyć co tam słychać w wielkim świecie, bo gazet nie czytam. Ale to wszystko po kolei, na spokojnie sobie zobaczymy. Z doświadczenia wiem, że warto sobie wziąć troszkę piasku w razie gdyby mnie naszła ochota na jakąś szklarnię. Może zbuduję drugi piec, jeden taki przemysłowy właśnie do produkcji chociażby szkła czy węgla drzewnego. A drugi do przygotowywania posiłków. Tyle chyba wystarczy na początek. Teraz muszę zdobyć troszkę drewna. Na szczęście mam dobre narzędzia, które pozwalają mi na
dość szybką i efektywną pracę. Zasadniczo przy zachowaniu jakichś tam odpowiednich protokołów bezpieczeństwa zagrażać sobie mogę tylko ja sam gdzieś jakimś upadkiem z wysokości. Dlatego muszę sam na siebie najbardziej uważać. Wezmę tego drewna troszkę więcej, żeby nie musieć tutaj zaraz znowu wracać. Dobra, drewna trochę mam. Wracam do swojej szopy, żeby to drewno przerobić na deski, z których zbuduję stelaż. O, tam widzę dynię. Nie ma co, od razu trzeba się za nie wziąć. Też się przyda. O, tu trochę węgla. Dość spore złoże. Ohoho. Widzę, że się zakwaterowałem w dobrej dzielnicy. Węgla i jedzenia raczej mi tutaj prędko nie zabraknie, więc trzeba będzie jakoś sobie ten czas tutaj urozmaicić. W jaki sposób? Jeszcze nie wiem, ale coś na pewno wymyślimy. Dobra, no nie biorę całego węgla naraz, przynajmniej będzie okazja, żeby kiedyś tutaj może wrócić. A tymczasem ja wracam do swojej szopy. Poprzerabiasz troszkę te materiały i może czas najwyższy troszkę to uporządkować i zmagazynować. Do skrzyni wrzucę sobie węgiel. I na razie w sumie tyle. Desek mam, myślę, pod dostatkiem. Coś tu słyszę, jakieś niepokojące dźwięki. O! I zaczyna się! Zaczyna się. Zaczynają wyrastać pierwsze dynie. Co mnie... O nie, zniszczyłem sadzonkę. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ produkcja jedzenia musi iść w dobrym kierunku. Gdzie by tutaj zacząć budowę urusztowania tak zwanego? Myślę, że zacznę z tamtej strony żywopłotu. A nie, bo tu mam te roślinki. No dobra, to w sumie mogę zacząć tutaj. Trzeba te krzaki tutaj stąd usunąć. Robi się ciemno,
Zapada noc. I pierwsze tutaj widzę tego skutki. Można zaobserwować. Ale mocny był do czasu. Pierwsze efekty nocy już mamy, dlatego myślę, że nie ma co ryzykować, nie ma co przeciągać i się wygłupiać. Trzeba iść do wyrka. I w następnym odcinku przywitać kolejny piękny dzień w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że będziecie trwali przy tej serii. I zobaczymy, co nam los przyniesie w Atrok. Tak jak zawsze, gorąco się z wami żegnam i serdecznie zapraszam na następny odcinek. Cześć!